Mamy kłopoty. Kimi ci opanowało całe miasto? Chyba. Ja, ciebie! Janek, dobra, koniec już, koniec. To co robimy? Opowiadamy straszne historie. Chyba nie znasz, tak? A po mojej historii na pewno nie zaśniesz. Co tam twoje historie? Posłuchaj, co ja ci opowiem. Dobra, opowiadaj. Wszyscy byli w nocy. Było ciemno. A toalety latały wszędzie. I wszystkie zjadały. Co było dalej? I wtedy Skibidi toaleta zawładnęła całym światem. Bardzo śmieszny, Janek. Miałam nadzieję, że twoja historia będzie bardziej przerażająca. Ale się bałaś, prawda? Jasne, że nie. A musisz, bo istnieje w prawdziwym życiu. To. Jak to kto? Skibidi toaleta. Skibidi dop 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 jest, nie? Skibidi dop dop jest. Ach, Janek. Idę do toalety. Trzymaj za mnie kciuki. Trzymam. Mam nadzieję, że ciebie nikt nie zje. Nic nie gadaj. No co, przestraszyłaś się? Jeżeli się martwiłam o ciebie! Dobra, już nie przeszkadzaj mi. Janek! Gdzie jest Janek? Już idę, opowiadamy dalej straszne historie. Okej, teraz ja opowiadam. Janek, dzwoniła twoja mama. Musisz wracać do domu już. Jak to wracać, a historię? No trudno, następnym razem opowiesz. Beczka i piąteczka. Uzyhao! Niech ci się dziś przyśni, Skibidi toaleta. Idź już! Nie trafiłaś! Raz! Oh my god, ale rzut! Skibidi toilet, tak, jasne. Co to? Też słyszycie tą muzykę? Łapka w górę, aby ta historia znalazła swoje rozwiązanie. Odliczam 3, 2, 1. Jest łapka w górę? Zaczynamy. Janek i jego historię. Idę się upewnić, że to tylko moja wyobraźnia. Nic się nie dzieje. Dziwne to. Znów to muzyka. Może tata mnie prankuje. Tato? Tata śpi? Tato? Tato? Ale gorąco jest. Muszę znaleźć ten moment. 39 stopni? Dziwne to. Przecież tata dzisiaj dobrze się czuł. I tak nagle zasnął? A to zawsze późno chodzi spać. Mam nadzieję, że uda mi się zasnąć. O co chodzi? Nie, to nie jest możliwe. Ten dźwięk na pewno się donosi z toalety. Nie,
Janek, numer do Janka. Janek, wracaj! Skibidzi toaleta jest w moim domu! Nie żartuję, no! Wracaj! Kto to? Aisia, spokojnie, co się dzieje? On jest tutaj! Kto? No Skibidzi Toilet. To ja wymyśliłem tą historię. On tak naprawdę nie istnieje. Jak to nie istnieje? A kto jest w mojej łazience? Na pewno nie Skibidzi Toilet. To on, to jest on. Mówi ci. Nie wierzę, pokaż. Okej, chodźmy. Tylko sam otworzysz drzwi do łazienki. Okej, spoko. Co to za wysiłek? Otworzy drzwi. Ja się boję. Janek, może lepiej tego nie rób! Ale co? Czego się boisz? Ja lepiej zamknę oczy. No i co? Widzisz go? Nic tu nie ma. Zwykła ręka. To otwórz toaletę. Przecież mówiłam! Ale to nie jest możliwe, on nie istnieje! Jak widzisz, to jest możliwe, on istnieje! Okej, rozumiem. Chyba już będę wracał do domu. Nie tak prędko! Najpierw pomóż mi pozbyć tego czegoś z mojej łazienki, a później będziesz mógł wrócić do domu. Ale co ja mam do tego? Ty go przywołałeś! Ja? Tak, ty! Dobra, co robimy? Chyba już wiem. No mów! Musimy spuścić wodę w toalecie. Ale jak to zrobimy? Jeśli dotkniesz przycisku palcami, to Skibidzi od razu ciebie złapie. Masz rację. Co robić? Mam pomysł! Ej, Jacek tu miał coś! Trzymaj! Ale sprzęt! To chyba dla psa, tak? Teraz już nieważne. Mam nadzieję, że trafimy w przycisk i pozbędziemy się intruza. Idziemy? Oczywiście. Tata? O-o. Gdzie on idzie? Chyba do toalety. O nie. I co teraz będzie? Mamy kłopoty. Skibidi dom, skibidi yes, skibidi bom, skibidi dom, skibidi yes. To się stało! Aisha, chowaj się! Skibidi dom, skibidi yes, skibidi dom, skibidi yes, skibidi dom, skibidi yes. Dobra, chyba możemy iść. Może nie? Aisha, musisz to zrobić. Ratuj swój dom. Dobra. On musi zrozumieć, że ten dom jest mój! Zaczynamy! Nie pierwsza. Nie trafiłam. Jarek, teraz ty. Może tobie się uda. Jarek, poprawię. Jeszcze próbujemy, Jarek. Raz, dwa, trzy. Nie! Udało się! I po sprawie. Nareszcie mogę wracać do domu. Co? Dlaczego ta muzyka się staje coraz głośniejsza? Nie rozumiem. Masz w domu drugą toaletę? To jasne. Aisha, chyba musimy uciekać. Dlaczego? Bo twój dom został opanowany przez Skibidzi Toilet. To ci daje w domu! Szybko, szybko na dwór! Ale tam jest ciemno! Ale nie jest ciemno! Coś się dzieje!
Janek, uciekamy! Szybko, szybko! Szybko! Oni są tutaj! Kibic opanowało całe miasto? Chyba. Kibic jest wszędzie! Jeśli ten filmik wam się spodobał i chcecie kontynuację tej historii, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia! Pa, pa! Janek, uciekamy!